Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Hiro i witam was po długiej przerwie na moim kanale, ale już wracam i zaczynamy od dawno zapowiedzianej i obiecywanej przeze mnie recenzji komiksu Black Panther, kim jest Czarna Pantera. Komiksu, o którym pewnie myślicie, czy by nie zacząć swojej przygody z Czarną Panterą po seansie filmu, który odniósł niemały sukces. I o ile sama decyzja o starcie swojej przygody z postacią T'Challi w komiksowym świecie od tego albumu jest decyzją jak najbardziej prawidłową, to ten album sam w sobie prawidłowy w 100% nie jest. A to dlaczego, to wyjaśnię już za moment. Jednak jeszcze klasycznie powiem, że jest to 50. tom wielkiej kolekcji komiksów Marvela i jest on autorstwa Reginalda Hudliniego z rysunkami Johna Romita Juniora. I sam ten komiks odniósł całkiem spory sukces. Może nie tyle ten komiks, konkretnie te pierwsze 6 zeszytów, uznawane właśnie za początek ranu Hudliniego z Czarną Panterą, tylko ogólnie cała historia, cały właśnie jego ran jest całkiem w porządku oceniany. Może nie jest to jakiś wybitny kawałek historii Czarnej Pantery, ale był on na tyle dobry, że w Marvel w pewnym okresie zdecydował się nawet zrobić kilkuodcinkową animację właśnie na podstawie tego komiksu, której to właśnie fragment zaprezentuję wam właśnie teraz. Are you hurt? No, sir. Jednakże animacja nie okazała się jakoś kosmicznym sukcesem, jak można by się było spodziewać. Jest to trochę wina tego, że dużo rzeczy było dodanych do komiksu, dużo rzeczy jednak było trochę niepotrzebnych. No i ogólnie sama animacja, przynajmniej tak jak w moim przypadku, jak i w wielu fanów, nie trafiło to przerysowywanie tak jakby obrazków z komiksu i dodawanie do nich animacji. Jednakże nie będziemy dzisiaj mówić o animacji, będziemy mówić o komiksie. Komiksie, który jest trochę debiutem Reginalda Hudliniego, który zafascynowany postacią T'Challi postanowił zrobić coś od siebie. Postanowił spróbować napisać komiks i pomógł mu w tym John Romita Jr., dając swoje rysunki, które ja osobiście uwielbiam. Wiem, że są osoby, które nie cierpią tego artysty, no ale wiadomo, ile jest osób, tyle jest różnych gustów. No i cóż, czy to wyszło? No jak już na początku powiedziałem, komiks w 100% taki prawidłowy nie jest. I dlaczego się nie udało? Cóż, komiks odpowiada na pytanie zadane na samym początku, w tytule, kim jest Czarna Pantera. Odpowiada również na pytanie, co to za państwo Wakanda. I to robi fantastycznie, bowiem pierwsze 2 zeszyty wprowadzają nas idealnie w historię Czarnej Pantery. Dostajemy na początku krótką retrospekcję o tym, jak Wakanda przez wiele wieków broniła się przed najeźdźcami i jak już wtedy, w ówczesnych czasach, była zaawansowana technologicznie i wyprzedzała swoich przeciwników. Potem dostajemy krótkie wprowadzenie w samą postać i legendę Czarnej Pantery oraz to, jak T'Challa zyskał miano właśnie obrońcy Wakandy, obrońcy Czarnej Pantery w rytualnej walce. I do tego momentu, do tej całej otoczki, do postaci T'Challi, wszystko jest idealnie i naprawdę zapowiada nam fantastyczny komiks. Niestety jednak, im dalej w las, tym gorzej. Otóż główna fabuła tego komiksu i główny jakby punkt historii to atak na Wakandę. I ja rozumiem sam zamysł pokazania tego, że Wakanda jest niesamowicie potężna, że jest niesamowicie zaawansowana, a sam T'Challa jako Czarna Pantera to niesamowity superbohater. Jednakże można by to było pokazać w zupełnie ciekawszy sposób, niż tworząc masakrycznie wielki chaos przy pomocy wprowadzeniu całej masy przeciwników, bo mamy tu ich naprawdę mnóstwo. Otóż do załogi naszych przeciwników, i nie wymienię wszystkich, bo nie chciałbym zaspoilerować, ale należą m.in. Klaw, którego poznaliście chociażby w filmie Czarna Pantera, i został on tutaj trochę inaczej przedstawiony niż jak wcześniej go przedstawiano w Marvelu. Akurat jego zmiana przedstawienia była całkiem okej. Jednakże na
takim przeinaczeniu postaci ucierpiał chociażby Batroc, który raczej wygląda tutaj jako typowy przeciwnik Indiana Jonesa. Mamy jeszcze kilka innych złoczyńców, którzy mniej lub bardziej zostali wprowadzeni i właśnie ten fakt mniej lub bardziej jest straszliwie widoczny. Bo mamy na przykład postać Black Knighta, który ma całkiem fajną swoją otoczkę, ale mamy też postać Rhino, który jest wprowadzony tutaj chyba tylko dlatego, że jakby jego postać jest związana z Afryką. Nie mam pojęcia, został tu wciśnięty jeszcze gorzej niż w sumie zrobili to The Amazing Spider-Man 2. No ale cóż, jest tutaj, bo taki był zamysł autora. No i mam jeszcze kilka innych postaci, które się pojawiają i im więcej postaci jest wprowadzonych, im więcej wątków jest dokładanych, tym większy wcześniej wspomniany chaos powstaje. Mamy tutaj też całą masę absurdu, która jest już totalnie głupia. No ale cóż, no to niestety psuje ten fantastyczny początek. I to jest chyba największy problem tego komiksu. Bo dostajemy idealny, w sumie nawet nie origin, bo ciężko to nazwać origin story. Mamy tutaj po prostu origin Wakandy, origin Czarnej Pantery. Taki krótki, ale bardzo treściwy i zapowiadający fantastyczną historię. A potem dostajemy sklejkę pomysłów i straszny chaos, który powstał z tej sklejki. I to wypada słabo. Ten komiks jednak mnie zbytnio nie zachęcił do kontynuowania przygody z tym oto ranem Houdiniego i czytania dalszych przygód Czarnej Pantery z tamtego okresu Marvela. Myślę, że jeżeli miałbym komuś polecić ten komiks, to do samego sprawdzenia, jak bardzo rysunki Johna Romita Juniora pomogły w tworzeniu chociażby najnowszych produkcji Marvel Cinematic Universe, takich jak Czarna Pantera czy Infinity War, bo dużo rzeczy zostało żywcem wyciągniętych z tego komiksu. To już mówiłem zresztą w przypadku recenzji Czarnej Pantery. Jest tu bardzo fajnych kilka rzeczy i to wypada całkiem fajnie, szczególnie teraz widząc to po kilku latach od premiery tego albumu, jak to zostało wykorzystane w filmach. Niestety jednak, powtórzę to jeszcze raz, dostaliśmy fantastyczny początek, ale dalej jest już tylko gorzej. Jednakże komiks sam w sumie nie jest aż taki tragiczny, jak możecie spotkać się z opinią. A myślę, że warto go kiedyś przeczytać, ale myślę, że jeżeli chodzi o początek przygody z Czarną Panterą, to myślę, że lepiej sięgnąć po coś świeższego. Jeżeli chcielibyście posłuchać o Czarnej Panterze bez żadnego komiksowego recenzowania, tylko po prostu jakieś ciekawostki, informacje, dajcie znać w komentarzach, a na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam komiksową postać Czarnej Pantery i że ten filmik wam się spodobał. Zapraszam was klasycznie na mojego fanpage'a, do którego link oczywiście w opisie. I widzimy się już niebawem w kolejnych recenzjach i kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, mówił Hiro i oczywiście Wakanda Forever. Na razie!